A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Atom RPG. Jest tutaj nasza ekipa, świecące ślepia Julbarsa też, czujny pies. Ostatnio rozbiliśmy obozowisko sobie, żeby się wyleczyć troszeczkę. No, niedługo kolejny poziom, poziom 11 i będzie można zainwestować kolejny punkcik w drzewku umiejętności, bo to będzie taki przełomowy poziom. Fidelowi też niewiele brakuje do poziomu, Julbarsowi też, Hexogenowi troszeczkę więcej, ale też nieźle sobie radzi. No i dzisiaj wracamy do Krasnoznamiennego. Mamy daleką drogę, także pewnie coś się po drodze wydarzy. O, właśnie, ostatnio znaleźliśmy wyjście z podziemi dudniącego lasu. O, wyjście z jamy tutaj jest. Jak my to zrobimy? No, zaoszczędzając czas, powiedzmy, że sobie tutaj jakoś przejdę jeszcze po tym dudniącym lesie kawałek. Tak jest i... no i od razu ruszamy chyba do Krasnoznamiennego, co? Bo tak, jeżeli chodzi o kwestik z dudniącym lasem w fabryce, no to nie, to się nie pali. Najpierw chyba jednak ten Krasnoznamionny. Fajnie by było również... ale to też jeszcze nie teraz. Ale fajnie by było prędzej czy później zajść do koczowiska pijaków, skoro znaleźliśmy tego Valerego, czyli przyjaciela Pietrowicza, tutaj od Bimbrowników, no to fajnie by go było poinformować, nie? No dobra, ale póki co Krasnoznamionny. Idziemy. O, widzę, że postać teraz obrała troszeczkę inną drogę, ale może to i lepiej, bo tutaj sobie zwiedzimy niezbadane obszary. No tutaj to chyba była Folgielewka, jeżeli ja dobrze pamiętam, osada. No to też fajnie, że nam się to odkryje. Ale nie podpisało nam. Wejdźmy tutaj na chwilkę, tylko po to, żeby to było podpisane na mapie, dobra? Niech to tak lepiej będzie. O, to będzie taka osada, znaczy jest taka osada, którą sobie kiedyś obadamy. Porobimy jakieś kwestiory tutaj, coś. Taka dosyć spora osada też. No ale do Krasnoznamionnego to jej bardzo dużo brakuje. O, także to na razie zostawiamy w spokoju, ale to już powinno być podpisane na mapie, skoro zaszedłem tutaj na chwilkę. Wracamy od razu, to jeszcze nie ten czas. Znaczy, można by tutaj coś już porobić, no ale... O, Folgielewka jest podpisana. Krasnoznamionny, dalej idziemy. O, teraz jakoś tak tutaj postać odbiła. Może za wszelką cenę chciała zajść tutaj. Tylko po to, żeby zobaczyć i później od razu odbicie na północny wschód. Karawaniarze. Zobaczmy sobie. W ogóle ktoś tam pisał, żebym próbował otwierać te wozy karawaniarzy. Ja to nigdy do tego tak nie podchodziłem. Ja to w ogóle tak wolałem nigdy karawaniarzy nie zaczepiać, nie wchodzić z nimi w konfrontacje jakieś różne, bo wiecie... Na przykład jak się pokona jakąś karawanę, tam porozwala ich, no to oni się wtedy przestają pojawiać, jakieś nagrody za waszą głowę mogą być. Nie wiem w ogóle, czy tu jest taka opcja, żeby jakieś karawany przeszukiwać. Zamknięte, no dobra, spróbuję, ale nie wiem do końca, czy to jest dobry pomysł. No ale dobra, na potrzeby serii powiedzmy, że sprawdzimy, spróbujemy coś z tym zrobić. Czyli jakieś wytrychy wezmę... Jeżeli chciałbym tutaj... Nie, bez względu na to, jak bardzo pracujesz nad zamkiem, nie poddaję się. Czyli nie mam takiej możliwości w ogóle, żeby to otworzyć. Jakby ktoś pytał. No dobra. No ale zobaczymy, może coś ciekawego na handel mają. Który tutaj jest bez broni? Ten. Handlarz. Niski mężczyzna w skórzanej kamizelce, ta, już takiego spotykaliśmy. A dokąd jadą? Do Krasnoznamionnego. Ale chyba się wolimy przejść, co? O, na pewno sól. O, dużo kasy ma, jak tam stosunek handlowy, taki średni. Ale może jakaś amunicja tutaj. O, amunicja fidelowa, patrzcie, już coś ciekawego się szykuje. Perfuma maybe, ale to jest takie perfumy tylko dla kobiet. Kamizelka kuloodporna 6B2. Sowiecka kamizelka kuloodporna pierwszej generacji. Zaprojektowano ją w późnych latach 70. i wprowadzono do użytku w 1981 roku podczas wojny sowiecko-afgańskiej. Okej. Okay. O, perfuma ta triple, to ja bym sobie wziął.
Ej, no 10 ropy, no to musimy wziąć, przecież to jest takie rzadkie. W ogóle okazało się, nie wiem, wspominałem o tym, chyba jeszcze nie, tam ktoś w komentarzach słusznie zauważył, że do upgrade'u w czerwonym wojowniku nie benzyna jest potrzebna, tylko ta ropa. Ale 100 butelek tej ropy to ja sobie nie wyobrażam zgromadzić, więc w praktyce będziemy musieli tam zabulić po prostu kasę w tym czerwonym wojowniku. Najwyraźniej musi być błąd na wiki, bo ja tam sprawdzałem i tam było napisane, że albo ropa, albo benzyna. Wszystko jedno do tego upgrade'u, dlatego tak skupowałem tę benzynę. Znaczy wiecie, benzyna i tak nam się przyda, bo to może być paliwo do samochodu, który kiedyś pewnie będziemy mieli. Ale przestanę już benzynę kupować, jak będzie taka okazja, ale ropę jak najbardziej. Ona nam będzie potrzebna, znaczy może być potrzebna, na pewno jest przydatna w pewnym innym miejscu. Ale to jeszcze wam o tym powiem. Weźmiemy jakąś amunicję, weźmiemy tutaj steampoki, weźmiemy papier. Fajna ta karawana, tu amunicja do mojego pistoletu. Co to jest? Nagroda Wacka Popowa. O! Książka o fantastycznych przygodach Wacka Popowa. Nagroda Wacka Popowa, książka 8 z 8. Ej, to ten pisarz, którego tam, wiecie, wypromowaliśmy, powiedzmy, pomogliśmy mu tam, zaczął już normalnie pisać ostro i te książki są tutaj w terenie, normalnie gdzieś tam karawaniarz sobie tym handluje. 1400 rubli, drogie to. Nie mogę tego czytać z poziomu handlu. A, to znaczy, wiecie, te książki, na pewno nic byśmy się z nich nie nauczyli, ani nic takiego. Nie wiem, może jakieś osiągnięcie jest, jakbym wszystkie zgromadził, ale tak 1400 rubli na jakiś odcinek wydawać jakoś mi się nie widzi. Dlatego daruję sobie. Może tam kiedyś bym je skupował, ale to teraz nie. Coś jeszcze chcemy brać tutaj? Chyba nie. Amunicję wyjąłem. 1147 rubli. No dobra. Powiedzmy, że... O ta, możemy się pozbywać jakichś tutaj cięższych rzeczy. Tego też, jakieś kable. O, 1147, akurat się tutaj wstrzeliło to. No to myślę, że naprawdę fajna karawana się trafiła. Weźmy to wszystko, handel. Jestem lekko przeciążony, ale zaraz to ogarniemy. Tak, na pewno Fidelowi dajemy to, tylko teraz pewnie... Nie, Fidel jeszcze nie jest przeciążony. Zaraz coś wymyślimy, coś zaraz posolimy z mięsa, nie? To jest do mnie, to jest do Fidela, perfumy do Fidela. Mamy dwie fiolki tych perfum, nie? Tak jest. Dwie fiolki perfum, jeszcze dwa skręty, jakby co, to możemy mieć 10 charyzmy. Może Dunię nawet dałoby radę poderwać z takim czymś, tylko trzeba te skręty jeszcze wykombinować, nie? Coś tam może by wyszło. Dobra, jakby co, rybę będziemy zasmażać, to się troszkę odciąży. Dobra, może weźmy, bo nie mam przy sobie surowego mięsa, nie? Weźmy trochę surowego mięsa. Julbars to niech ma to mięso, gdzieś tu było, było. Weźmy sobie na razie z 5 sztuk. Ja spróbuję zaraz tutaj jakieś mielone mięsko sobie porobić, ale nie heksogen, tylko ja. O, wytwórz. Wyszło, nie wyszło, wyszło, wyszło. Nieźle, 3 razy 18 punktów doświadczenia. Heksogen zabiera to z powrotem, wciąż jestem przeciążony. Przydałoby się te łopaty porobić, ale nie bardzo mogę, nie? Amunicja 78, no nie tak bardzo dużo. Można by pomyśleć, że dużo, ale... Bo wiecie, tutaj Heksogen mógłby z tego SKS-a korzystać, ale on też używa SKS tej amunicji właśnie 39 mm, z której ja teraz korzystam. Dlatego jednak wolę Heksogenowi zostawić tę strzelbę, która korzysta z tej amunicji. Heksogen używa tej, Fidel używa tej. I tych niebieskich, takich bardziej penetrujących. A ja sobie po prostu korzystam z tych, czasem z tych pistoletowych, no nie? I jest taki podział i niech tak może na razie zostanie. Chociaż wolałbym mu dać tę broń, no ale mówię, no... Żeby ta amunicja nam za szybko nie schodziła. Lepiej, żeby to równomiernie jakoś kontrolować. Więc niech tak na razie zostanie, jak jest.
No tak, muszę się odciążyć jednak jakoś, w momencie, 85, no tu cokolwiek bym oddał. Na pewno nie możemy tu jakiegoś kraftu uskutecznić. Może tak, dam Fidelowi te herbatniczki po prostu. O, i już jest dobrze. Już jest w porządku. Tej amunicji mamy dużo, ale to nie jest jakieś bardzo ciężkie. Jak na 89 sztuk, niecały kilogram, tutaj niecałe pół kilo. Do tego, do broni pistoletowej typu Skorpion chyba to może być, jakbyśmy znaleźli. Taką, powiedzmy, takie pistolety maszynowe. To mogłoby coś z tego być. No dobra. Fajnie, że udało się tę ropę znaleźć. Nie ma żadnej jaskini, nie? Dobra, idziemy dalej. Idziemy do Krasnoznamionnego. Ciekawe, jak tam loteria, co? Moglibyśmy od razu zobaczyć, jak stoimy z czasem. Jest niedziela. No, ósma się zbliża dopiero. Także do tego popołudnia jeszcze trochę brakuje. No, ale też jeszcze długo będziemy szli tutaj, więc... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na złomowisko trzeba się będzie wybrać. Tam mamy questa też do zrobienia. Czy tu jakaś lokacja będzie? W ogóle nie kojarzę tego miejsca. Ktoś tu jest. No dobra, podejdźmy. Jakiś mieszkaniec pustkowi. A, i jest jaskinia. Ma świniaka. Spokojnie, włóczęgo, nie chce kłopotów. My też nie chcemy kłopotów. A kto ty jesteś? Jak ci na imię? Jestem znany jako Bazyl Pietuchow. A czym się zajmujesz? Handluję pościelą. Innym by takie życie nie smakowało, ale mi się podoba. Nic dodać, nic ująć. W postapokaliptycznych czasach na pustkowiach handluję pościelą. No to jest ciekawe, dokąd zmierzasz? Wędruję do wąwozu nieszczęść. Taka to historia. A może słyszałeś coś interesującego? Posłuchaj mnie, ludzie mówią, że w Eliście mają teraz obserwatorium do obserwacji tajemniczej gwiazdy Hesperosa. Taka to historia. A coś ciekawe. O, masz osełkę, to ja bym wziął na pewno. Masz papier toaletowy, ale... A nie, no papier... Ale może linę wziąć, bo ostatnio jak to z tą liną było? Ja ją zabrałem z powrotem, tą tam, gdzie mi zabrakło rzucania jakby umiejętności. Ej, właśnie, może ja bym... Ja wziąłem tę linę, czy nie wziąłem? Mi się wydawało, że ją odwiązywałem. A nie, no wziąłem. Jedną mamy. Najlepiej dwie ze sobą nosić, bo wiecie, tam na przykład jedna się zerwała gdzieś po drodze. Ale dobra, to się jakąś znajdzie. Nie będziemy specjalnie kupować. Papier toaletowy też się znajdzie. Nie, tutaj chyba nic więcej. 79 rubli jestem skłonny za to zapłacić. 79 rubli. Czego my się tutaj pozbędziemy? No trochę tego jest. Tego mięsa by się przydało pozbywać, nie? O, bardzo dużo tego mamy. 76. 76. No, ja wiem. No dobra, dajmy mu tutaj ten zegarek. Niech mu będzie. Mamy jakiś nóż w ogóle do naostrzenia? Coś tam było chyba. Mamy. To nawet będę mógł od razu spróbować. Tutaj handel. Okej, muszę lecieć i spróbujmy sobie naostrzyć nóż. Ostry nóż. Wytwórz. O, osełka poszła. Nie szkodzi. Trzeba próbować. Chodźmy zobaczyć do tej jaskini może. Może na przykład znajdziemy tam jakąś cegłę, nie? Nigdy nic nie wiadomo. W jaskiniach takie różne są... No, różne są takie śmieci czasami. Czasami jakiegoś wilka można spotkać w jaskini, z tego co ja kojarzę, pamiętam. Ale to nie wiem, czy akurat ten typ jaskini. O, one podobnie często wyglądają. Jest jakiś trup i skrzynka. No zobaczymy. No cegły akurat nie ma, ale... Ale zobaczcie, takie różne rzeczy na sprzedaż, do kraftu. Może wodę wypijmy, żeby nas tutaj nie obciążała za bardzo. Takie różne rzeczy do kraftu można znaleźć. Jeszcze będzie skrzyneczka, najprawdopodobniej taka, którą będziemy otwierać wytrychami. Albo nawet nie wytrychami, tylko tak po prostu. Za pomocą moich umiejętności... O, otwarta jest. No, o, jest cegła, patrzcie. Jest cegła. Nawet otwarta była od razu. Jestem lekko przeciążony, ale tej cegły zaraz się pewnie pozbędę, bo znając moje szczęście, to ona się zniszczy, tak? Majchla nie zrobię. Tulipan. No dobra, próbujemy. Cyk, wyszło. 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 Wyszło.
Ach, i dopiero teraz cegła się rozpadła, no ale tych 17 doświadczenia trochę wpadło, jakby nie patrzeć. I nie jestem przeciążony. No i bardzo dobrze. No i bardzo fajnie. Coś tu jeszcze takiego będzie w jaskini? Zobaczmy. Nie, chyba nie. Jest jakiś taki kopiec, ale... Nie, tutaj wszystko. No dobra. No to idziemy dalej. Świniaka zostawiamy w spokoju. Gdzie tu jest wyjście? Tutaj. No ale 10 ropy się udało kupić. To jest naprawdę dobra wiadomość. Tych butelek. Ile to już my tego mamy? Dużo, nie? Do tej 30 niewiele brakuje, bo 30 potrzebuje. Fidel tutaj przy sobie ma 11, ale tam jeszcze w kryjówkach mieliśmy sporo. Dobra, idziemy dalej. W ogóle przed wejściem rozbijemy obozowisko na pewno. Kawy bym się napił. Dwie kawy, o się zaczynam głodne robić. Dwie kawy bym chętnie wypił, to może byśmy w końcu zrobili ten motyw siłowy z tym kolesiem w karczmie Fidela. Myślę, że to nie jest zły pomysł. Tak jeszcze jakiegoś alkoholu bym sobie dopił, coś, żeby ta siła była jeszcze większa. I byśmy w końcu rozpracowali tego gościa. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś jakieś... O, są pojemniki na śmieci w ogóle. Dobra, zaraz się tym zajmę. Ale najpierw w ogóle zobaczmy, jak poziom głodu. 1400, możemy rybę sobie usmażyć. Przygotuj. Tak jest, 11 punktów doświadczenia. I jeszcze chciałbym... Chciałbym herbatę, czyli to Fidel dźwiga dla mnie herbatę. Znaczy kawę, do siły to kawę. Herbata to do wytrzymałości. Więc od tej chwili jak jakąś kawę znajdziemy, a może mamy jakąś tutaj, mieliśmy chyba, czy nie? Nie, herbatę miałem. Jakbyśmy jakąś kawę znaleźli, to znowu dla Fidela trzeba będzie dać, bo może się tam kiedyś jeszcze przyda, tak żeby zaparzyć. Ale na pewno zaparzamy kawę. Zaparz. Nawet jakieś 5 punktów doświadczenia. Dochodzi jeszcze jedną kawę. Od kawy się chyba uzależnić nie mogę, co? No, plus 1 do siły, plus 1 do siły. Mamy 7 siły. Ale jeszcze coś tam sobie podniosę. Alkoholem, tak na wszelki wypadek, jak będziemy chcieli z tym kolesiem się tam konfrontować jakoś, o tego tam przestraszyć. No, zawsze jakiś exp też wpadnie za taką akcję. Zobaczmy tutaj. Butelka, papiery. Kaseta na sprzedaż. O, gwoździe też można by pokraftować. Łopatę możemy zrobić, nie? Jak mamy gwoździe, spróbujemy od razu. Łopata, gdzie to było? Tutaj, uwaga. No i wyszła łopata. No i 20 punktów doświadczenia za zrobienie łopaty. Fajnie. Dobra, i teraz do krasnoznamionnego mogę się wbijać. Więcej pojemników na śmieci raczej nie będzie. Na takim obszarze. Tylko może zanim się napiję tego alkoholu i zanim tego kolesia tutaj sobie rozpracujemy, to może pogadajmy, z kim mamy pogadać. Bo wiecie, po alkoholu to mi ta charyzma może tam spaść, coś tam, takie różne dziwne rzeczy. Ważne, że na długo to w ogóle jest tutaj? Na 2 godziny mamy ten bonus do siły, także spokojnie się ogarniemy. Ta, jest w ogóle dzień tutaj, wszystko w porządku. A co to tutaj za napisy? Irina Randall. Ej, to było tutaj, jak ja przyszedłem po raz pierwszy? Czy niektóre napisy się po prostu pojawiają z czasem? Jakoś na to tak uwagi nie zwróciłem. Patrzcie, tu jest jakiś taki napis. Waultopia isn't real? Coś tam, jakieś takie dziwne rzeczy. Znaczy tak, dokarczmy Fidela i tak zajdźmy. Testowaliśmy u niego alkohole kiedyś tam, nie? Znaczy nawet stosunkowo niedawno, ale sprawdzamy, czy dostał zastrzyk gotówki. Dostał. 48 rubli. No to trzeba korzystać. U niego stosunek handlowy jest bardzo dobry, dlatego warto. Słusznie zauważyliście, żeby u tego handlarza bronią w krasnoznamionnym nie sprzedawać żadnych przedmiotów, tylko płacić mu rublami, jak już by zaszła taka potrzeba, nie? Bo ja mu tam sprzedałem 3 plecaki takie drogie, no to z ekonomicznego punktu widzenia nie było zbyt dobre, ale tak starałem się odciążać za wszelką cenę, wyciągać tę kasę, bo sobie zdaję sprawę z tego, że ciągle mamy coś na handel, no nie?
a z kasą u kupców jest problem, no nie, i tak. Na pewno łopaty bym się pozbył, bo ona jest ciężka, no ale racja, nie powinienem mu tych plecaków tam sprzedawać jak najbardziej. O, tutaj 48 idealnie, także słuszna uwaga. Dobra, weźmy sobie kasę tutaj, mamy 15 tysięcy. To jest ten gościu, o którym mówiłem, tutaj siedzi, ale to spokojnie, zanim się napijemy alkoholu i będziemy tam z nim coś kombinować, to jeszcze załatwimy kilka spraw, nie? Tutaj jakiś zastrzyk gotówki nie ma, rozglądamy się za papierami przy okazji. No to tutaj pewnie też nie będzie zastrzyku gotówki, tak? Jeden rubel jest. A, możemy tutaj jednego rubla wyciągnąć. Czasami mają szczęście ze mną ci handlarze i daję im tam zarobić kilka rubli, więc czasem też muszę te kilka rubli odzyskiwać. Chociażby w taki sposób handel. Jak tam pojemniki na śmieci, co? Pojemniki na śmieci możemy przejrzeć. No tutaj ten koleś taki z niską charyzmą, pamiętacie go? Też już go rozpracowywaliśmy. Pusta butelka, zegarek, okej. Kosze na śmieci, pamiętacie, były jeszcze tutaj dwa i tam jeden troszeczkę dalej. Czyli dzisiaj taki odcinek ogarniający trochę. Na pewno musimy zajść do komendanta. Do komendanta, żeby mu powiedzieć, że znaleźliśmy tego bandytę, którego chciał, żebyśmy znaleźli. Myślę, że czasami na pojemnikach na śmieci są takie do wzięcia, ale nie te akurat. Musimy sprawdzać. To są na zielono jakieś butelki, ale nie mogę tak zanurkować i ich wyjąć. Ale czasem są takie możliwe do wzięcia. O, znowu ułamany trzonek od łopaty. To nie, to tutaj. Warto się przyglądać. Tutaj nie ma. Tutaj sobie zobaczymy. O, może tutaj jakaś dodatkowa butelka będzie. O, patrzcie, widziałeś? Tutaj mogę ta. Tutaj dodatkowo się jedną podświetla, więc będę mógł ją wziąć. Muszę na to zwracać baczniej uwagę. Tutaj do handlu, tu do handlu, tu ktoś rubla wyrzucił. I wydaje mi się, że... O, wziąłem pustą butelkę. Tego nie wezmę, tego nie wezmę. Okej. Na tym obszarze, a zobaczmy jeszcze u cyganki, czy czasami nie ma rubli. Ma, 28 rubli. Mógłbym diabelskie ziele nawet kupić tam. O, może nie, a to jest to, co ja jej sprzedawałem. Na pewno tytoń możemy wziąć. Tytoń, ruble, nie wiem, diabelskie ziele do kraftu. No te skręty można by robić, ale pewnie znajdę jakieś, albo znajdziemy tytoń. 39, tak? 39, dobra, mieszanka ziołowa 40. Damy jej rubla zarobić, tak? No dobra, handel. Nie mam papieru toaletowego chyba, nie? A papierów takich innych nie chcemy zużywać. W ogóle to, skoro tutaj sobie chodzę, to zmieńmy nakrycie głowy, żeby wyglądać tak bardziej inteligentne. Dobra. O, tutaj kosze na śmieci. Sprawdzamy. W poszukiwaniu cegieł. I teraz zwracam uwagę, czy jakieś buteleczki są do wzięcia. Nic takiego. Jest cegła. Nic takiego tam nie było. Są papiery dla Fidela. Jest złom. No to skoro cegła znowu... O, jest butelka do wzięcia. Patrzcie, no jak to trzeba patrzeć, nie? No dobra, skoro jest cegła, to od razu spróbujmy... O, majher można spróbować zrobić. Wytwórz. Wyszło. No, w dzisiejszym odcinku z tym craftem jakoś tak trochę lepiej. 10 butelek. O, wykrakałem, nie? Cegła przepadła. Dobra, jakieś mielone mięso. Nie, aha, no nie, no papiery nie. Ja mam przy sobie je? Nie, to chyba jednak od Fidela czasami jednak mogę wziąć. Skręty, bełty, naboje. Nie. Dobra. I teraz tak, do Abrahama nie chcemy iść, tutaj nic, chodźmy do aptekarza, może jakiegoś steampaka ma, może ten koleś, jakaś nowa dostawa. Tam jeszcze jest też pojemnik na śmieci, zobaczymy.
Trzeba tu kombinować, nie? Zobaczmy tutaj. No są ruble, ale od niego nie chcemy nic, znaczy handlować. Ten stosunek handlowy, znaczy nie chcemy od niego rubli wyciągać. Ten stosunek handlowy nie jest taki super. Chociaż lepiej, żebym u niego wtedy te torby sprzedał, niż u tamtego handlarza bronią, tak? No, w sumie tak. Dobra, także tu sobie go darujemy. Zobaczymy, czy jakiegoś steampaka możemy dostać w aptece. I 3 kosze na śmieci, ale patrzcie, tylko 2 się napełniły, a jeden nie. Ale to nic. No są ruble, tutaj stosunek handlowy taki sobie. No są steampaki, dostał. Mamy, 275 rubli będzie mnie to kosztować. Co nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem. Może nawet te kasy bym od niego wyciągnął. 275, na pewno bym się tego chętnie pozbył. Na pewno bym się tego chętnie pozbył. Opony bym się chętnie pozbył. Jakiś zardzewiały nóż. No te grzyby może, nie? Bo to też takie ciężkawe może być. Tutaj siła, o tu mi siła dojdzie. To przed wizytą w karczmie Fidela bym sobie to tam łyknął. No dobra, jeszcze tutaj to. Niech nam dopłaca 115 rubli. Ten nożyk, to nakrycie głowy, 88 rubli. No te pociski jakieś ciężkie, nie są bardzo ciężkie, a są naprawdę kosztowne. Te skórki zajęcze, ej, patrzcie, tutaj to jest takie ciężkawe, 1,5 kilo, to tego bym się też pozbył od razu. 55 rubli jeszcze, a może jakieś z 2 czasopisma dajmy. Tutaj 11, jeszcze jedno czasopismo i wyciągnęliśmy od niego całą kasę, trochę luzu się tutaj zrobiło. Tutaj w ogóle arkusz pracy 3 za 300 rubli. No bo tu nic więcej chyba, nie? Dobra. Handel. Okej. Trochę odciążyliśmy heksogena. Zobaczmy te pojemniki. I wchodzimy zaraz do tego właściwego miasta. Jest kłoda, jest pucha, jest butelka. O, jest też tutaj butelka do wzięcia. Udało mi się ją przez chwilę podświetlić. Ej, a może to jednak tamte też można było? Bo jakoś tak na samą szyjkę najechałem tej butelki. Ciekawe, ale tu na przykład może są jakieś piksele, które sprawiają, że można jednak brać nawet te butelki. Ale nie, no chyba nie. Tej nie wezmę. Jest cegła. Super. I tutaj nope. No dobra, próbujemy jeszcze rozbijać. Tulipany robić. Wyszło, 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 nie wyszło i cegła rozwalona, ale nieźle poszło. Tym razem nieźle poszło. No dobra, chyba jednak przesadzam, tego nie dam rady podnieść. Dobra, no to teraz tak. Możemy tutaj przejść. Szpital mamy od razu pod ręką. No to zobaczmy u pani doktor. Chociaż ona z tymi steampakami to jakoś tak nie bardzo, nie? No nie ma steampaków. Ale kasę dostała. Stosunek handlowy tutaj bardzo dobry. No to w takim razie coś można by od niej tę kasę wyciągnąć, nie? Tego mięsa trzeba się pozbywać stanowczo. Weźmy z 10 sztuk jej dajmy. Już jest 127. To mięso jest ciężkie. O, dobra, niech tak będzie. Niech nam da tę kasę 150 rubli. Handel. Mamy w ogóle 37 puszek. Też by się trzeba było tego pozbywać. 23 kilo to waży. W ogóle tak myślałem o Fidelu, że żeby on przez przypadek nie łyknął tych kasparamidów, bo to będzie kiedyś do questa potrzebne. Mam nadzieję, że on ma priorytet ustawiony na steampaki w razie czego, ale może jednak nie ryzykować. I ja bym te kasparamidy, może Julbars by nosił kasparamidy, byśmy wzięli od niego solone mięso w ogóle. Zaraz, ja coś wymyślę. To samo na przykład te środki bojowe, bo one mogą leczyć też, nie? Przynajmniej niektóre. Ten może leczyć.
ten nie może leczyć, ale może Julbars by to nosił. Mam nadzieję, że on nie będzie tego tutaj używał, nie? Jeżeli chodzi o Julbarsa. Więcej surowego mięsa bym mu po prostu dał, bo on czasami sobie to podjada, żeby się wyleczyć też, nie? Tylko tak, żeby 7 kilo nie przekroczył. 6,62 jest dobrze. O, Julbars będzie takim psem ratowniczym, psem medycznym. Tak jak są te bernardyny, no nie, z tymi beczułkami takie kojarzone gdzieś tam w tych arktycznych klimatach, nie? No dobra, ale z tych puszek na pewno się trzeba będzie też pozbywać. Mięsa, puszek, bo to najcięższe. Dobra, tutaj wszystko. Zobaczymy jeszcze u pana doktora, czy są steampaki i jakaś kasa. No ma steampaki, no pan doktor jest w porządku. I dużo kasy dostał też. Zastrzyk gotówki. No to tak jak mówiłem, te puchy. Za 10 puszek, o. Dobrze jest, nawet jeszcze 10 mu damy. Teraz w ogóle mam siłę zwiększoną, bo się tej kawy napiłem. Ale i tak bym się tutaj odciążał. Jeszcze dam nawet z 5 tych puch. 446, patrzcie jak się wstrzeliłem. Dołożymy mu jakąś butelkę. 447 i bierzemy te steampaki, bierzemy tę kasę. Trzeba zarabiać, odciążać się. O, i bardzo dobrze. Pan doktor załatwiony tutaj. Tu jest nasz znajomy. A może on też dostaje te steampaki? Chociaż ja go ostatnio tak przestałem lubić po tych akcjach, które nam porobił, no ale... no ma ruble i dobry stosunek handlowy. No dobra, czy go lubię, czy nie lubię, wyciągamy od niego tę kasę. Zostawię sobie z 10 puszek, jeszcze z dwóch się pozbędę. 35, jeszcze jakiegoś mięsa też się pozbędę. O, 6 sztuk jak chciałbym mu dać. Dobra, zostaje nam 15 do zasolenia, jakby co. Jeszcze Julbars tutaj ma dużo. No dużo tego mięsa jest. Dużo zwierzaków w ogóle w terenie znajdujemy. Może jeszcze, tak nie wiem, z 2. 137. No, przesadziłem. 149. Dobra, dołożymy to i wyciągniemy od niego tak, żeby został 1 rubel. O! Tak jest. Odciążamy się dzisiaj. Handel. Prawie 16 tysięcy. Czyli pamiętajmy, że u tego kolesia też warto sprawdzać. Nie jest zły stosunek handlowy ma. Dobra, idziemy dalej kombinować. Zobaczymy, czy pojemnik na śmieci się tu zapełnił. Zapełnił. No, dzisiaj te krafty wychodzą fajnie. Wszystko się robi tutaj. Papiery znalezione dla Fidela. Tutaj dla Heksogena. A tutaj papiery dla Fidela, dobrze. Fidel nieprzeciążony, 80, nie. Fidel w porządku. A co on taki udźwig ma duży tutaj? Chwila. A to jest tak, że... A bo to kawa działa na wszystkich! Ja w ogóle tego nie pamiętałem. Jak przy ognisku, no tak, no w końcu przy ognisku smażymy żarcie, to działa na wszystkich, wszystkich uzdrawia na przykład. To czemu kawa i herbata by nie miała działać na wszystkich, tak? Julbars, patrzcie tutaj, siła 7. Julbars też lubi kawę, się okazuje. Heksogen na kawie. No tak to wygląda. No fajnie jest. Dobra. Jak to tutaj teraz? Tutaj nie chcemy iść, trzeba sprawdzić więcej pojemników na śmieci. Zajdziemy do kultu grzyba? Można zajść. Może coś się tutaj zmieniło jednak z tym handlarzem amunicją i nie tylko. Może jednak dostaje czasami jakieś nowe dostawy. Będziemy go tak sprawdzać co jakiś czas. No nie, no wciąż nie. Chociaż jakby raz na tydzień miał dostawę, no to warto by tego nie przegapić. Znaczy nie przegapić, to zabrzmiało tak jakby miał dostawę tylko na chwilę, nie? I później wszystko sprzedał. W końcu byśmy to jakoś tam namierzyli pewnie. No te trzonki mi się trafiają ostatnio często. Jak będziemy mieli gwoździe, to będziemy robić te łopaty. Coś tutaj jeszcze? Nie ma nic do zajubania z tych koszy.
czy handlarze tutaj dostali, ostatnio od nich brałem ruble, nie? Wszystko wyciągałem. Tu mówiliście, że papiery pominąłem. No to proszę bardzo, biorę 35 rubli, zabieramy od niego papiery. Pamiętałem o tym. Tak jakbym z dwie sztuki mięsa mu dał jeszcze. Dobra, te 10 sobie zostawimy tu, powiedzmy. No dobra, dołożę mu tutaj to, dołożę mu to. Albo może... Chwila, a może jednak... No mogę tak zrobić. 37, niech będzie. 37. Papiery idą do Fidela, handel. No dobra, skoro on nie ma nowej dostawy, to inni ci handlarze na bazarkach też nie będą mieli dostawy. To nawet ich nie sprawdzamy, ale ten barman tutaj, on ma na pewno częściej dostawę. Zobaczmy, czy nie ma kasy jakiejś do zabrania mu. Ten barman. Dzień dobry. No, ma 117 rubli, stosunek handlowy średni. Poza tym nic od niego nie będę brał, tylko kasę wyciągamy. No to może jakieś te wszystkie tutaj. To. Oj, przesadziłem. Przegiąłem. A to może to zostawmy. 111, 117. No to zróbmy tak. 4 ruble mu zostawi. A nie, było jeszcze chwila. Może inaczej. To nie, to. 118, 117, może być. Może być tak. Tutaj handel, przekroczyliśmy 16 tysięcy rubli. Dobra. Nope. No i jak tam ten czas? No prawie południe. Ej, a może można wcześniej jakoś? Spróbujmy zagadać z tym gościem. Liosza Golubczenko z wątpliwościami na twarzy liczy pieniądze. Zauważając cię, zakłada uśmiech na twarzy i kiwa głową. Mamy dziś losowanie. Jeśli masz bilet, to dawaj go tutaj. Sprawdzimy. O, można już. No dobra. No, długo czekaliśmy na ten moment. Zobaczymy, czy wygramy samochód, tak? Mam bilet, przekaż swój bilet. Z uśmiechem potencjalnego zwycięzcy dajesz bilet, Lioszy Golubaczenko. Z uśmiechem potencjalnego zwycięzcy, tak? Oto nasza zwycięska kombinacja. 2, 4, 5, 3, 4. A twoja 4, 1... O Jezu, nic nie trafiłem. Bo to się musi zgadzać na którejś pozycji coś. Tu jest dwójka, ja obstawiłem czwórkę. Tu jest czwórka, ja obstawiłem jedynkę, nie? O, czyli pewnie nic nie wygrałem. A oto twoja, to znaczy, że nic nie dostajesz. Przepraszam, szczerze przepraszam. Liosza patrzy na ciebie z udawaną litością. Nawet expa nie dostałem. Możliwe, że jakbym trafił tam jakąś, wiecie, kombinację, coś, to może exp by też wpadł. Nie odgadłeś też specjalnej, tajnej kombinacji, która pozwoli ci wygrać samochód. Ale co poradzić? To wszystko na dziś. Czekam w poniedziałek. Aha, będzie można kupować kolejny los, tak? No typowa loteria, jak w realu, nic nie wygrałem. No ale to trzeba na potrzeby serii takie rzeczy sprawdzać, nie? No dobra. W każdym razie loterię mamy załatwioną. Jak będzie okazja, to kupujemy kolejny kupon, nie? Może coś kiedyś się trafi. Dobra. Tak, tutaj mamy to. Tak, na pewno pojemnik na śmieci sprawdzimy. I tam jeszcze na tyłach był pojemnik na śmieci. Na pewno zaraz pójdziemy do komendanta. Opona, znowu papiery, znowu złom, znowu. Może zobaczmy od razu u tego gościa. O, no, ostatnio u niego brałem. Więc tak, ale to chyba nie, żadnej amunicji nie chcemy od niego brać, on ma bardzo drogo. Chyba, że naprawdę będę w sytuacji podbramkowej z jakąś amunicją, ale nie, Fidel tutaj ma jeszcze sporawo. Ja mam dużo, jakby co tej pistoletowej jeszcze mam. Heksogen, no, sobie radzi, jeszcze ma tę przeciwpancerną. Mają załadowaną amunicję w spluwach. Nie wyciągam od niego tak na siłę tej amunicji, no.
Nara, gościu. Ciekawe, co on w tej szafce ma, co? Dobra. Zobaczmy jeszcze ten pojemnik na śmieci. Dobra, jest puszka, jest kukurydza. Coś tutaj do wzięcia? Nie. Jeszcze na pewno pojemniki na śmieci były tu? A nie, nie, nie. Dobra, pomyliło mi się. Idziemy do komendanta. Oddamy głowę bandyty. Głowa bandyty dla komendanta. A tu jakiś nowy więzień jest albo coś? Jakieś czerwone spodnie, wtedy też tak było? Niski więzień robi klucz z mydła w ciemnej celi. Robi klucz z mydła? Gdy cię zauważa, podchodzi do krat i mówi do ciebie bardzo nieprzyjemnym głosem. Nie jesteś pewien, czy w ogóle powinieneś mu odpowiedzieć. A ty co, mój prawnik? Ano tak, jednak nie. Jak tu trafiłeś, kolego? To smutna historia. Prokurator powiedział, że jestem zamieszany w przestępstwa na dużą skalę związane z oszustwem i fałszowaniem. Jak długo będziesz tu siedział? Tak długo, jak oni zadecydują. No to miłej odsiadki. Klucz z mydła robi. Nie wiem, jak mam to skomentować. Jakoś powinienem, bo jestem youtuberem. Wszystko powinienem komentować, ale tu jednak to przemilczę. Panie komendancie, mam sprawę do przedyskutowania, więc... Oto głowa Pawła bez spodniastego. Super, serio? Masz mój szacunek, a oto twoja nagroda, 300 rubli. Zasłużyłeś. 300 rubli, 36 punktów doświadczenia. No dobra, niech będzie, tam szału nie ma, no ale tam przy okazji go gdzieś spotkaliśmy, to załatwiliśmy. Poza tym mamy z niego lód, tak? Miło było pomóc. Porozmawiajmy teraz o czymś innym. Może jakieś następne zlecenie weźmiemy? Może się tam trafi gdzieś jakiś bandyta? Mam sprawę do przedyskutowania. Od lat chcę dostać głowę wściekłego Witińskiego z grupy Jastrzębie Radiacji. Powód: sprzedaż narkotyków w pobliżu miejsca zwanego Dudniący Las znowu. Nie wiem, czy ja tam jeszcze będę w okolicy, no ale dobra, weźmiemy to zadanie. Niech będzie. Może tam jeszcze będę kiedyś w pobliżu i go spotkamy. Odezwę się, kiedy wrócę. Tak? No, może wrócę, może nie wrócę. To tak, jak jest to, co mówi Syzyf, jak do niego dzwonią, tak? Oddzwonię, jak skończę, nie? No to na podobnej zasadzie może wrócę do komendanta. Coś jeszcze? Rzadko to robię. Ale może zobaczmy sobie status. Jak to tutaj wygląda? Szef twierdzy, stacja paliw. Kostia Ham, to wiemy. W Paragonie bandyta na przedmieściu poprosił mnie, aby skontaktować się z jego starym kolegą. Te gangi śmierć, pamiętacie? To w Paragonie. Głowa w pobliżu Dudniącego Lasu. To co teraz dostaliśmy, to zadanie. Tarcza. No to brakuje jeszcze jednego kawałka. Listonosz, który nam tutaj mówił o tym szyfrze. To w Peregonie, musimy się tam skontaktować. Lekarka, czyli te węzły chłodne pająków. To fajnie by to było znaleźć. Tunel śmierci, czyli zadanie od kultu grzyba. Tam będziemy musieli znaleźć filtr wody. Peregon. Aha, to w związku z problemami w elektrowni, to wiemy. Ekspedycja generała Morozowa, czyli wątek główny. Tajemniczy amulet. Aha, czyli też wątek główny po prostu. Cumowisko, czyli te 20 pajęczych mózgów musimy zdobywać, wiadomo. Stare złomowisko, czyli z tym posągiem Lenina. To trzeba będzie zrobić też. O, to. Trzeba będzie poinformować Pietrowicza, że znaleźliśmy tego jego kumpla Walerego, kojarzymy. No i dowiedzieliśmy się, co tam dudni w lesie, czyli zadanie oddana. To będzie można w fabryce to oddać. Okazuje się, że glebą pod dudniącym lasem potrząsają kopiące w niej tunele mutanty. Te kleszczory takie, tak? Oczywiście nie jest to takie interesujące jak tajne laboratorium, ale nadal warto o tym powiedzieć Danowi. Tak to wygląda. Ale jednak chciałbym jeszcze w dzisiejszym odcinku
Aha, no na pewno zrobimy tego gościa, który tam siły wymaga, to za chwilę. Ale chciałbym w dzisiejszym odcinku chyba jeszcze zajść do tego naszego czerwonego wojownika, do tej naszej bazy, która się tam tworzy. No bo skoro jednak nie muszę tego paliwa szukać, 100 butelek aż, no to bym zabulił po prostu tę kasę, żeby pchnąć dalej ten upgrade w tamtym miejscu. No trzeba to robić. Im szybciej, tym lepiej. A to paliwo, które gromadził i gromadzi nadal Fidel, bo jemu tam to dajemy, to byśmy zostawili w tej kryjówce, bo to go obciąża nieźle, nie? To co, napijemy się? Napijemy się i zaraz coś tutaj pokombinujemy. Heksogen, ty tu jeszcze miałeś jakąś flaszkę, która może mi siłę zwiększyć, więc pozwól, że ja to sobie łyknę. Użyj, upicie. Ale pójdziemy zaraz w teren, to upicie przejdzie. To tylko na 30 minut. Tak, mamy w sumie 9 siły. O, czyli zadziałał jeszcze dodatkowy bonus z tego alkoholu, bo tam było 30% szansy na to, że jeszcze więcej siły wejdzie, nie? Takie coś. Intelekt mi spadł, skupienie, zwinność spadło. No, taki po pijaku jestem. Dobra, zagadajmy teraz do tego gościa, jak mam tak dużo siły. Widzisz mężczyznę w średnim wieku z zaczesanymi na lewą stronę siwymi włosami. Patrzy na ciebie z niedowierzaniem i słabo ukrytą agresją. Pięści starszego kolesia są ściśnięte, a nogi lekko zgięte w kolanach, jakby ten człowiek miał zamiar zadać cios jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek walki. Nie masz nawet czasu, aby z nim porozmawiać, zanim przerywa wszystkie twoje plany głośnym rykiem. Proszę, proszę, nawet nie myśl o podejściu, nie znam cię, nie mam dla ciebie pracy, a tym bardziej czasu, wypierdalaj stąd. O, i tutaj właśnie możemy zrobić taki teścik siły, nie? Okej, okay. Człowieku, lepiej nie bądź taki wstrętny, mogę uderzyć w twarz. No i mamy sukces. Mężczyzna mentalnie ocenia twoją siłę, spoglądając od stóp do głów i zaczyna się kręcić, jednocześnie podnosząc głos. O, 54 punkty doświadczenia to jest sporo, jak za taką gadkę. O właśnie, to miałem na myśli. Bestia, czysta bestia. Przyszedł do obcego miasta i swoimi pięściami już drapać pragnie. Ochrona, ochrona! Dobra, nie chcemy żadnych tutaj konfliktów z ochroną, także odejdź zanim stanie się coś nieprzyjemnego. Daj spokój, człowieku. Dobra, zdobyliśmy tego expa, o to mi głównie chodziło i jest dobrze. W ogóle jakiś taki jest obraz, patrzcie. Kojarzycie? Kojarzycie, nie? Dobra, wychodzimy w teren, idziemy do czerwonego wojownika jeszcze. Po drodze może coś się tam ciekawego wydarzy. Często pająki się tam trafiają, te, które mamy do questa, może je znajdziemy. Po pijaku, bo po pijaku, ale to tylko na pół godziny, więc to zaraz przejdzie, nie? Skoro wychodzimy w teren, to zmienię sobie nakrycie głowy od razu. Jakąś rybę może po drodze zapieczemy też, to się trochę odciąże. Bo ta siła w końcu przestanie działać z kawy. Mam nadzieję, że oni tutaj się też przez to nie przeciążą jakoś. Okej, tu łopata, ciasteczka dałem. Trzeba będzie zostawić te ropy i tak dalej. Nawet papiery będę mógł tam zostawić chyba. Musimy uzbierać te 500 papierów kiedyś. Żeby nie korzystać z exploita w grze. Żeby tego questa porobić. No dobra, czerwony wojownik. Ja bym sobie tu zaszedł. Idziemy. I czekamy, aż upicie przejdzie. Przeszło już. Już nie jestem pijany. Czekamy, aż się zrobię głodny. Zrobimy sobie rybę. I dostanę jeszcze więcej expa. Łowcy niewolników. No, łowcy niewolników to jest problematyczna sprawa, myślę, ciągle na takim etapie. Ja bym chyba nie ryzykował. Zróbmy negocjacje. Jeszcze. Tam niewiele brakuje do tych poziomów. Jeszcze bym się wzmocnił. Fajnie, żeby Heksogen też dostał ten lepszy pancerzyk taki, który ja mam oraz Fidel. Zróbmy negocjacje. No chyba, że nie wyjdzie, no to zawalczymy. Ups! Twoja gadka na nic się zdała i nie udało ci się uniknąć kłopotów. Walka jest nieunikniona. No. No dobra, jak trzeba, to trzeba. Oho, łowca chybił. Zacięło mu się. Ej, może jacyś tacy słabsi ci łowcy tutaj się trafili, wiecie, bo są różni, nie? Ale jednak tutaj widzę... No dobra,
Skoro mamy konfrontację, trzeba podjąć rękawice. Moglibyśmy próbować jakoś tam uciekać, coś, ale widzę, że to chyba nie ma sensu. Dobra, zastanówmy się. Ten ma nożyk, temu się coś tam zacina. Znaczy nie, temu się coś tam zacinało. Ten ma pistolet. No dobra, też chyba jakiś zardzewiały. Nie, to jest jakaś słaba grupa niewolników. Bo czasami mogą trafiać się naprawdę dobrzy. Dobra, spokojnie. Spokojnie, panowie, trzeba by broń wyjąć, tak? W ogóle. Zaraz będziemy kombinować. Ja tutaj sobie wezmę to. Julbars, ja bym wolał, żebyś ty się do przodu za bardzo może tutaj nie wysuwał. Chociaż on by chyba tego zaatakował, nie? On jest najbliżej, to może by nie było takie złe. Dobra, ten strzelał. Kogo Fidel będzie atakował? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba tego. Stoję trochę na linii strzału. Dobra, jeżeli bym serię chciał odpalić, 74%, 40, 77. Seria, no w tego seria by była dobra, żeby się już pozbyć. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było próbować w kogoś, kto jeszcze nie strzelał, ale nie, powinno być dobrze. Dobra, spróbujmy wyeliminować tego po prostu z serii. Okej, zabity. Tylko nie wiem, czemu tak dziwnie wyszło, że... Jakiś jakby taki błąd był, coś takiego, jeden pocisk wszedł? Nie, no chyba miał więcej zdrowia. Po prostu nie było tych informacji. No ale dobra, nieważne, załatwiony jest. I proszę ja was... Okej, okay. Jeszcze chciałbym wykonać taki... Chociaż nie, teraz już nie stoję Fidelowi na drodze. Może ten układ nie jest taki zły. Nikt na linii strzału nie stoi, chyba że Julbars, jeżeli chciałby ten gościu trafiać tam. Ale Julbars będzie miał pierwszy ruch, on najprawdopodobniej do tego podejdzie. Czyli byłby na linii strzału. Żeby czegoś tutaj nie odwalili mi z Julbarsem. Wiecie co, na wszelki wypadek może jednak Julbars. Ty na razie sobie stań tutaj. Chociaż nie, oni wtedy będą w niego we dwójkę szli, nie? No a ten Julbars tutaj trochę problematyczny teraz jest. Nie. O, dobra, coś takiego chciałem. Dobra, niech się Julbars na niego... Chociaż... To też jest ta linia strzału, jak będą chcieli tego atakować, taka nie bardzo. On ma dwa pociski tu... Fidel ma pancerz, nie? Wiecie co? Zróbmy tak. Kurde, że on jest akurat najbliżej. Nie podoba mi się to. Zróbmy tak. Niech Fidel... pójdzie tu. A Julbars... Niech on jednak sobie pójdzie... Niech jednak pójdzie tu. Nie wiem, mam wrażenie, że to będzie w miarę dobry układ. Ja się nie przemieszczam. Tura. Dobrze wyszło tutaj na razie. On tam się leczy, więc traci trochę ruchu. Teraz sobie odstrzeli tutaj. Okej, okay, Julbars delikatnie oberwał. Ten biegnie. Fidel będzie w któregoś... Byle nie w tego. W tego będzie strzelał, nie? Dobra, dużo ich jest, no dużo ich jest. A ten podbiegł z tą bronią. O, dobra, wypalił z dwóch naraz, jest dobrze. Dobra, Julbars nawet mógłby jednak zaatakować tutaj kogoś. Zaraz coś wskaże. Seria w jakiegoś takiego tego. On ma długo lufówkę. Może jeszcze nawet tego zahaczę, niech tak będzie. Dobra, pozbyłem się go. Julbars, ten nie ma broni... Ten nie ma broni, wiecie, palnej, więc... Więc niech Julbars podejdzie tu. Zobaczymy, czy da radę tego atakować.
Okej, chyba jest nieźle. Pod warunkiem, że Fidel nie będzie w tego strzelał, ale tego ma bliżej. Okej, tura. Okej, to jest dobry wybór. Julbars 6, chybił. Żeby Julbars tak go tutaj sobie dobił jeszcze. No, tutaj ładnie klepie. Ładnie klepie! Dobra, ale ten się gdzieś tam chowa. Okej. Prawie martwy. Kurde, fajnie by go było załatwić. Ale fajnie by się też było uleczyć, żeby jakiegoś krytyka tutaj... Ale nie, no, zabijamy go. Oni będą strzelać w nich przecież, a nie we mnie. Ja jestem bezpieczny. Ja jestem bezpieczny. Dobra, seria to może bez przesady. Weźmy po prostu celowany z bliska w oczy. Dobra, ten po prostu został odstrzelony. Oho, dobra, puśćmy turę. Dobra, przeładowanie. Okej, tu się nic strasznego nie dzieje, tu się zacięło. Ale ten mnie tam tym kastetem ładnie pojechał, co? No, wypalił z dwóch naraz. Dobra, dobra. Tu się nic strasznego nie dzieje. Jak tam prawie martwy, dobra. Prawie martwy, niech będzie celowany w oczy. Głowa odstrzelona. Julbars, stój w miejscu. Jak to wygląda? Lekko zraniony, zraniony. Ale jakby co będzie strzelał w niego, jest dobrze. Julbars lekko zraniony. Puśćmy turę. Dobra, ten z głowy, ten gdzieś tam za drzewem. No, tu jakieś poziomy chyba wskoczą, co? Dobra, przełączę się na pistolet może. Przełączę się na pistolet. Zajmę tutaj pozycję. Pojedynczy, sięgnę go, nie sięgnę go. Poczekajmy. A nie wyszedł. No dobra, jeszcze bardziej się przesunę. Tak bardziej tu. Celowany, widzę go, nie widzę go. Dwójeczka, piąteczka. A się schował jakoś tak za tym drzewem dziwacznie. Puść tu replacek. Może wyjdzie do mnie zaraz, nie? Zobaczmy tu. On jest zdrowy w ogóle. O, 99, dobra. W korpus normalnie. Okej, no strzała? Co tu się stało? Może ogólnie jakiś taki koleś bardzo słaby był. No to tutaj była taka dosyć solidna walka. Musimy się ogarnąć. Tutaj na pewno przeładowanie. Oni tam przeładowali, bo nie zawsze przeładowują po walce. Tutaj przeładowanie. Tylko nie kumałem tej pierwszej serii. Jakoś tam tak dziwnie coś było opisane. Ale podejrzewam, że... Może zginął po pierwszym ciosie po prostu? Po pierwszym pocisku i te dwa jakoś trafiły w ziemię? Może coś? Nie było to uwzględniane? Nie wiem, no ale wszystko jest w porządku w każdym razie. I przeszukajmy najpierw zwłoki. Zaraz się będę podleczał. Tutaj coś wymyślimy. Fajnie, że gwoździe wpadły, to zaraz łopatę jakąś spróbuję zrobić. Jest lina. Znowu będziemy mieli dwie liny. Tak jak było na początku, teraz i zawsze i mamy linę. Ser na sprzedaż, mięso na sprzedaż, to się przyda. No maska ochronna na twarz. Może czasami, a nie, sprzedamy, to mało tam. Aha, to trzeba w ogóle dać też. Okej. No dobra, tutaj są zwłoki. To jest ten kastet, który mnie tak poturbował. Pancerz z opon na sprzedaż, tu na sprzedaż, tutaj do questa, herbatka jakaś, pusta butelka. O, amunicja dla heksogena się trafiła. Więcej papierów. Te puszki, tak. A te ciastka też trzeba będzie sprzedać, niech to heksogen nosi. Sardzewiała strzelba myśliwska, cebula. Nikt nie jest przeciążony na razie. Nie, jeszcze chyba ta kawa działa cały czas, co? Julbars, ta, Julbars 23 kg dźwigu, no to musi działać kawa cały czas. No dobra. Czyli tak, tutaj zrobione, tutaj.
Jest ropa. Fajnie. Nawet steampunk się trafił. O! Mamy kasparamidów już do questa. Chyba 5 było ich potrzeba, jeżeli ja dobrze kojarzę. O, tak mi się wydaje. No to mamy 5. Nadmiar będziemy sprzedawać. Ja nie lubię się leczyć kasparamidami i tak dalej. Oni też lepiej niech się nie leczą, bo tutaj siła może spadać, nie? Jak z tego korzystają, albo ja bym korzystał. No tego nie chcę. Już wolę, żeby z tych steampaków korzystali. Trafiliśmy na taką amunicję dla mnie. Bardzo fajnie. Jeszcze jeden kasparamid, gazety. A za zjedzenie buraka, głód, zdrowie. No, nie ma szansy na napromieniowanie. A, zjem sobie buraka. Trochę się podleczę. O, bardzo dobrze. Mięso, kawa się trafiła. Ostatnio kawę zużyliśmy 2 sztuki, więc już trzeba zacząć zbierać. No, tutaj takie łupy mamy. Czyli tak, to tutaj teraz podnosiłem, tak? Tak. Jeszcze tutaj zwłoki i tam zwłoki. O, więcej fajnej amunicji pistoletowej. To bierzemy, to bierzemy. O, spróbujemy zrobić, ale to muszę mieć papier toaletowy, skręta. Czyli to jest takie krafterskie. Jeszcze jednego buraka sobie zjem. Trochę się podleczę. Czyli tak, to sprawdzałem. Heksogen się tam nie przeciąża? Nie. I ten jakąś zardzewiałą pewnie strzelbę miał. Tak jest. Amunicja. Zjem sobie jeszcze jednego buraka. 55. O, i mamy kawę uzupełnioną. Fajnie. To na sprzedaż, to na sprzedaż. No i właśnie, te torby niby tam sprzedałem tak słabo, ale ciągle teraz mamy rzeczy na handel i żeby tylko trafiać na karawany i się tego pozbywać, nie? To będzie dobrze. No dobra, szkoda, że ta amunicja moja nie wpadła, no ale jest też dobrze. To co, sprawdzamy poziomy? Coś chcemy jeszcze jeść? Jak tam w ogóle poziom głodu? Aha, no teraz głodny nie jestem, bo zjadłem sobie te... Bo zjadłem sobie te buraki. A rybę chciałem zjeść, no ale dobra. Niech będzie. Poziomy. Poziom 11. No to taki mały przełom, co? Ja bym chciał zrobić tak. Chciałbym tę pierwszą pomoc do 80 jednak dociągnąć. I więcej już chyba nie będę dawać. Już zostawimy wtedy tę pierwszą pomoc w spokoju. To, o czym mówiłem, ja nie lubię ladować, jakby uzależnienie wpadło, to nie chcę ponosić tych konsekwencji, lepiej zmniejszyć na to szansę totalnie. 80, myślę, że już jakimiś steampakami się nie będę uzależniał, mam przynajmniej taką nadzieję. Ja bym tutaj dał tę 80. I niech to sobie tak będzie. Pistolety maszynowe. Ostatnio dostałem trochę do zwinności punkcik, więc tutaj trochę wzrosło. No może na razie dajmy do 80, żeby upiardliwce łatwiej było eliminować. Resztę daję w broń automatyczną, skoro teraz już z niej tak nieźle korzystam często. To żeby zwiększyć przede wszystkim na szansę trafienia serią, nawet jak przeciwnik jest troszeczkę dalej, żebym częściej decydował się z tej serii strzelać, żeby szybko coś tam wyeliminować. Dlatego póki co resztę tych punktów dajemy tutaj w broń automatyczną, tak to wygląda. No, czyli w pierwszą pomoc już chyba nie będę dawał, w technologię już chyba nie będę dawał. Otwieranie zamków sam nie wiem, no wolałbym znaleźć przedmioty, które bardziej zwiększają to otwieranie zamków. Na razie możemy plus 20 dodawać, przydałoby się jeszcze coś lepszego znaleźć. No nie ma zbyt dużo kontajnerów, których nie jestem w stanie otworzyć. Rzadko się to zdarza, no ale można by coś jeszcze dać tu. Na razie nieważne. I tutaj mamy przełom, mianowicie myśl jak wróg. Praktyka czyni mistrza, nawet jeśli wiąże się to z otrzymaniem kilku uderzeń w czasie walki. Odporność na obrażenia wzrasta za każdym razem, gdy otrzymasz 4 lub więcej obrażeń. Bardzo fajne, to bierzemy. Im dłużej walka trwa, tym większą odporność tak naprawdę zyskujemy na obrażenia. To się też tam kumuluje z pancerzami, które mamy, no nie? Oczywiście jakiś tam limit pewnie jest, no bo wątpię, żebyśmy mogli mieć 100% odporności na obrażenia, ale tak czy siak to jest naprawdę bardzo dobre. 4 lub więcej obrażeń, żeby otrzymać w walce, to nie jest jakiś problem.
No, im dłużej walka trwa, im więcej przeciwników, trafią nas kilka razy, ta odporność już wzrośnie, walka się przeciąga, otrzymujemy mniejsze obrażenia, podleczę się i robię się takim tankiem na czas tej walki, do końca tej walki. Fajna sprawa. I tu mamy dostęp do pretorianina, też bardzo fajny, też chciałbym to wziąć. Nie będzie kar za noszenie pancerzy, bo wiecie, zakładam pancerz, to tam spadają uniki wtedy. Czasem nawet w przypadku lepszych pancerzy potrafi na przykład zwinność spaść normalnie i tutaj tych kar nie będzie wtedy. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. No dobra, więc to wygląda tak. Ktoś jeszcze dostał poziom. Fidel, blisko, bardzo blisko już jest. Julbars dostał poziom. No to przecież sztuki walki mu dajemy. On będzie mistrzem sztuk walki, dostanie czarny pas kiedyś od nas. Hexogen pomału się tam też zbliża, no jest wszystko w porządku. Julbars, tutaj punkcik, jeszcze nie, brakuje mu jednego poziomu i damy mu dobry refleks. Mhm, okej. No fajnie, żebym się jeszcze jednak podleczył. Na wypadek, gdyby coś nas zaatakowało. Może sobie... No dobra, zjem trochę tego mięsa jeszcze po prostu, bo to takie ciężkie też. 64, 69, 74 jest dobrze. Ktoś tu jest jeszcze ranny? O, tutaj jeszcze, patrzcie na niego. O, tu też trzeba by... Julbars też lekko ranny. Wiecie co? Dobra, upieczemy sobie tę rybę. To niepotrzebnie tego mięsa tyle zjadłem. Zapiecz stynkę. Przygotuj. Ta, i tutaj Fidel 20 odzyskał, Julbars 12, Hexogen 4, ja jeszcze 1, 11 expa. Odciążyłem się trochę. I teraz jak to wygląda? 75, 59, 88, 70, jest dobrze. Ale nie mam bonusu za sytość teraz. Nie szkodzi. Wszystko? Wszystkie zwłoki przeszukałem? Chyba wszystkie, nie? No i fajnie. Czyli tacy handlarze niewolników tutaj byli. No to ten czerwony wojownik, no fajnie by tam było dotrzeć jednak jeszcze w tym odcinku. No jeszcze kawał drogi jest, może coś się wydarzy. Najlepiej jakby te pająki nas zaatakowały. No ja kojarzę, że one często się trafiały na tych obszarach. Jakieś mogłyby tutaj być. No, no jeszcze coś, jakieś wydarzenie? Nope. Dobra, może jak będziemy wracać. Dobra. Chodźmy tutaj. On tam ostatnio oczyszczał z tych grzybów te piwnice, nie? No, zagadajmy do niego. Pasza. Pasza głęboko kontempluje kompozycję butelek na stole. Zauważając twoją obecność, uśmiecha się zrelaksowany. Co słychać, szefie? Musimy zatankować generator. Załatwione, szefie. 5000, a ja załatwię dostawę. Albo możesz sam przynieść jakieś 100 butelek oleju napędowego. A nie, on pisze wprost tutaj, że olej napędowy. A to kiedyś chyba było inaczej tutaj coś z tym tłumaczeniem. Kiedyś to nie było takie pewne. Ale kto przy zdrowych zmysłach chce robić takie rzeczy? No właśnie, to się nie da. Dobra, no to damy mu to 5000. Trzeba to pchnąć. A to, co kupowałem, to paliwo takie zwykłe, nie ta ropa. Czy tam ten olej napędowy, czy jak to tam zwać, to nam się jeszcze przyda do czegoś innego. Dobra, to prawda, więc załatw dostawę. Przekazujesz pieniądze technikowi, a ten, zapalając skręta, wstaje zza stołu. No jakbyśmy mu dali paliwo i by zapalał skręta, to by może nie był zbyt dobry pomysł. Będę za 3 dni, nie martw się, pieniądze trafią na coś pożytecznego. Mam taką nadzieję. Dobra, on tam się dalej zajmuje tą sprawą tam. 5000 rubli poszło, ale to nic. Za 3 dni powiedział, tak? Musimy pamiętać. Jest niedziela, 15, czyli w środę o 15, tak? Żebyśmy tu byli. No tak mniej więcej, nie? Tam, dobra, jak się tam trochę spóźni, nic się nie stanie, ale to już jest robione też. Mamy ponad 10000 rubli ciągle. Czy coś się tutaj zmieniło? Na przykład ten koleś, który... Wody nie potrzebujemy, mamy dużo antidotów. O, ten koleś od krów. Coś się tutaj zmieniło u niego? Coś tutaj już zaczyna doić te krowy, czy co?
Ale wiecie, jednak nie będę mleka brał od promieniowywania się, że tak powiem, bo mamy bardzo dużo tych kasparamidów, się udało tego zdobyć. No i to, znaczy chodzi o to, że to mleko jest ciężkie, nie? To mogę jakoś doić te krowy, nie? Jak się to mleko pozyskuje od niego? Nie no, kupować to chyba nie chcemy. Nie, może jeszcze za wcześnie. W każdym razie to jest taki członek naszej bazy, on tutaj dla nas pracuje. I ma krowy, tak? Dobra. Okej, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi... O, czekajcie, to są kosze na śmieci. Jak to tak? Ja mogę je sprawdzać co jakiś czas? To jest niezłe. Muszę zapamiętać to miejsce. Gdzie te kosze stoją w ogóle? Momencik, to jest... A, tutaj nie widać tej bazy tak na mapce fajnie. No dobra. To jest... Aha, to jest tu. Tuż przy naszej bazie praktycznie. Tutaj czasami karawana się też pojawia, nawet stosunkowo często, ale kosze na śmieci tu jeszcze są. No to przecież bardzo ważne miejsce. Ja to muszę zobaczyć. No i cegła przecież. Najważniejszy przedmiot obok papierów w tej grze. O właśnie, obok papierów. No to jeszcze może jakąś butelkę potłukę. Albo to spróbuję zrobić. Wytwórz. Udało się. Kolejny exp. Tulipan. Nie wyszło, wyszło, nie wyszło. Cegła popsuta, nie szkodzi. Cygaro, nope. Papier toaletowy. Kurde, tak się kiedyś często trafiał, a teraz nie chcę. Łopatę mogę chyba spróbować, bo jakieś tam gwoździe wpadły. Łopatę, bełty mogę? Mogę bełty, wyszły. Łopata, łopata, łopata. Wyszła, te łopaty często mi wychodzą. No dobra, i znowu jakieś ekspy wpadają. Jest fajnie, nie? Mhm. Fajnie, że to diabelskie ziele udało się znaleźć. To jakiegoś skręta przy odrobinie szczęścia też w krafcie mi się uda wykonać. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, także trzymajcie się, na razie.